Wygląda na to, że dzisiaj w szpitalu położniczym Trum-Trum jest wyż demograficzne. Uff, nie dam rady! O, nie płacz, kochanie! Pomocy! Rodzę! Kolejna. Jedna pielęgniarka nie daje sobie rady ze wszystkim. Nadchodzę! A więc to jest dziecko bogatych Powellów. A ty jesteś z biednej rodziny Radnorów. Ty jesteś Radnorem, a ty Powellem. Mam nadzieję, że nic nie pomylę. Pielęgniarka! A! Oddzwonię później. Tak trudno być bogatym. Przyszedłem po moje dziecko. Gdzie jest? Nie każ mi czekać. Ach tak, oczywiście, panie Powell. Spokojnie, już je niosę. Ale które to? Ach, magiczny wisiorek powie mi wszystko. I sprawdź inwestycje. Pospiesz się, proszę. To czy to? Ty. O, chodź. Przyjaciele, pomóżcie mi. Powiedzcie mi w komentarzach, które dziecko jest które. Z kim rozmawiasz? Spieszę się. Więc byłeś pierwszy, a ty byłeś drugi. Dobra, chodź tutaj. I kto jest tu taki piękny? Chodź do tatusia. Oto pańskie dziecko. I sprawdź moje złote konto. Uff, co za dzień. Niedługo też pójdziesz do domu. Kimkolwiek jesteś. Idę. Och, jest szpital. Witam. Stop, stop, stop. Nie mogę cię przepuścić. Nie wpuszczamy bezdomnych. Z łatwością rozpoznaję takich ludzi jak ty. Nie możesz tutaj być. Ale ja nie jestem bezdomny. Może nie jestem zbyt bogaty. W każdym razie przyszedłem zabrać dziecko do domu. Czekaj, czekaj. Zaraz to załatwimy. Mam tu książkę, widzisz? Co? Ja nie jestem włóczęgą. Mówię ci. Cóż, spójrzmy. Pierwsza wskazówka to 3 dziury w koszulce, spodniach i tenisówkach. Co na to powiesz? 1, 2, 3. Jest tak jak u ciebie. I w butach też masz 3. Jak to możliwe? Spodnie też mają dziury. Ale w spodniach są tylko 2 dziury, a nie 3. To wszystko. Więc nie jestem bezdomny. Widzisz? Tu jedna, a tu druga. Naprawdę, nie jestem włóczęgą. Kto tu jest nowym ojcem? To ja. Przyszedłem zabrać moje dziecko do domu. Czy to moje? No wiesz, tak mi się wydaje. Co? Nie jesteś pewna? Nawet to może się zdarzyć. Co to znaczy? Gdzie jest moje dziecko? To na pewno twoje dziecko. No dobrze, chyba sobie poradziłam. Tak, idę. Ała, o nie. Proszę, nie teraz. Kolejna dziura? Lepiej już pójdę. To 3. dziura. Włóczęga zabiera dziecko. Cóż, w końcu jesteś w domu. Ach, ślicznotko. Kto będzie tak słodko spał? Zupełnie zapomniałem, że trzeba w coś ubrać dziecko. No dobrze, ojciec Majster sam uszyje ubranka dla dziecka. Zaczynajmy. Biedny pan Radnor jest gotów zrobić wszystko. Nawet wykorzystać niektóre ze swoich kartonów, aby uszyć ubranka dla swojej córeczki. Tylko spójrzcie, jak ciężko pracuje. Uff, zmęczyłem się. Ale teraz wszystko jest gotowe. O tak, co ja robiłem? Dla dzieci. Tylko to, co najlepsze. Moja droga Emilka będzie miała najfajniejsze buty na świecie. I najbardziej wyjątkowe. Nikt nie będzie takich miał. Ostatni szlif. To wszystko. Muszą tylko wyschnąć. Niestety pogoda miała własne plany co do bucików małej Emilki. Nie! Dlaczego? Straciłem tyle czasu. Tak, tak. A jak mają się sprawy na giełdzie? Dobrze, dobrze. Namalowali znak dolara na moim Bentleyu? No, znasz mnie. Jak tam moja 3. rezydencja? Basen jest gotowy? Chcę fontanny przypominającej pałac. Czas spać, mój drogi spadkobierco. I potrzebuję nowego samolotu. Och, jakie mamy cudowne dziecko. Kochanie, jesteś jak ja. Będziesz najpiękniejszy, najsłynniejszy. Och, nie mogę. Tesla też chce. Twój tata nauczy cię grać w golfa. Prawda, tatusiu? Jak zwykle myśli tylko o interesach. Cóż, w porządku, kochanie. Mama się tobą zaopiekuje. Będziesz mieć tylko złoto i tylko złote zabawki. Moje kochanie, zamówiłam dla ciebie ekskluzywny smoczek. Mój synek. O nie, tylko nie to. Hej, zrób coś. Twoje dziecko płacze. Co? Oddzwonię do ciebie. Co się stało? Dziecko płacze. Uspokój go czy coś. Okej, rozumiem. I relaks. Proszę bardzo. Muzyka pomoże. Świetnie. Cześć, co mówisz, znowu zyski? Bogactwo to wspaniała rzecz. Co bym zrobiła bez tego całego luksusu?
Panie Nikosiu, restauracja jest już zarezerwowana. Idzie pan dziś do kosmetyczki? Trener fitnessu czeka na pana w prywatnej siłowni. A co zje pan na śniadanie? Mam tego dość. Kiedy to się skończy? Wszystko mogę zrobić sam. Nie rozumiesz? Co za mizerne życie. Mój sprytny, samodzielny chłopak znowu się zasmucił. Może chcesz nowy samochód? Nie potrzebuję siódmego samochodu, mamo. Kiedy przestaniesz wycierać się pieniędzmi zamiast serwetek? Nie potrzebuję tego wszystkiego. Spróbuj zrozumieć. Jak to możliwe? Nie czujesz ich cudownego aromatu? To takie orzeźwiające. Nie, nie czuję. Skończyłem. Tak, tak, oddzwonię. Synu, odbierz telefon. Musimy porozmawiać. Nie potrzebuję telefonu. Stoję obok. Czy choć raz możemy normalnie porozmawiać? Ale z ciebie zrzęda. Kupiłem ci nawet nowy smartfon. A propos, jest przesyłka do ciebie. Jaka paczka? Oto jest. Idź zobacz. Tak, więc co mówiłeś o akcjach? Nic nie zamawiałem. Jaka przesyłka? Kolekcja mody 2022? Ale wczoraj przysłali mi podobną. 1000, 2000, 3. To będzie na paznokcie. Pomyślałam, że może zechcesz odświeżyć swoją szafę. Wczorajsze to już stara kolekcja. Dalej, przymierz je. Cóż, nie podoba mi się to. Zróbmy to w ten sposób. Ale dlaczego, synu? Tak ci pasowało. Wolę taką. Nie rozumiem. Mama chce dla ciebie jak najlepiej. I zniszczyłeś modną koszulkę. Gdzie ty to teraz założysz? Mi się podoba. O, wow, pudełko. Właśnie tego chciałem. Nie rozumiem. Pokémon to ma? Wstawaj, szkoda dnia, kochanie. Pora wstać. Jeszcze 5 minut. Co to za dźwięk? Czy nie można kupić normalnego budzika? Ale to jest lepsze niż budzik. Kochani, przypominam wam, kliknijcie ikonę dzwonka. O, dobrze. Wiesz, tato, chcę smartfona. Co? No, zwykłego smartfona. Zobacz, chcę taki. Poważnie? Ten? Ale po co ci to? Jakoś żyjesz bez niego. A, wiedziałam, że tak powiesz. Kochanie, patrz, mam dla ciebie niespodziankę. Bardzo wygodny, w tym samym rozmiarze. Ma świetny aparat i elegancko wygląda. Co to jest? Żartujesz, prawda? Ale dlaczego? Ta sama grubość i zmieści ci się w kieszeni. Rozumiem. Chciałabym być bogata. Próbowałem. Święte dolary! Wyprzedaż markowej odzieży! Pospieszcie się! Chodźmy! Znajdziemy dla ciebie najlepszy strój. Dlaczego mnie nie słuchasz? Czy kiedykolwiek rozstajesz się z telefonem? Spokojnie, kupimy co chcesz. Śmiało? Tak, w bitcoinach. Chodź, synku. Cóż, nie obrażaj się, kochanie, dobrze? Mam dość jednorazowych kubków, tato. Nie smuć się, ja tak piję i żyję. Hej, spójrz, co to jest? Zupełnie nowy smartfon. Halo, jak wyglądam? O, chodźmy to sprawdzić. Nie wiem, dobrze mi tu. Chodźmy. Sklep otwiera się za 3, 2, 1. Proszę! Tak, tak, na lewo. Chyba niedługo będziemy mieć puste półki. Wow, to akurat dla mnie. Świetnie! Tak, możesz sobie wyobrazić. Jednorazowy. Cóż, teraz jestem w markowym sklepie. No, no, no. Bzdury. O, zakochałam się. Aha, możesz mi wierzyć albo nie. Wow. To moje. Puść moją koronę. Bardziej do mnie pasuje. Tak, jakaś paskudna baba chce zabrać moją koronę. No właśnie. Dlaczego wydaje się taka znajoma? Tak, mówi, że mój jacht zasłania mu słońce. Korona jest taka piękna, a drugi jacht jest większy niż jego. Czy ja ją już gdzieś widziałem? Nareszcie trochę porządnych ubrań. Czy ja skądś znam tego chłopca? A, nieważne. Tak, fajna koszulka. Nikoś? I ta dziewczyna? Ale to niemożliwe. Jak to? Jak to się w ogóle stało? Więc czy zamienili ich w szpitalu położniczym? Co mamy zrobić? Przyjaciele, potrzebujemy waszej pomocy!